Kolejnym zagadnieniem są powierzchnie obrotowe. Można powiedzieć, że w związku z tym, iż uzyskujemy takie powierzchnie w wyniku toczenia i wiercenia, to w zastosowaniu do graficznego zapisu konstrukcji przenikanie brył obrotowych chyba ma większe znaczenie niż przenikanie na przykład greniosłupa i ostrosłupa, dlatego że operacje toczenia i wiercenia są często używane w różnych konstrukcjach, jak również w różnych instalacjach pneumatycznych, hydraulicznych. Sterowanie tych instalacji jest wykonywane za pomocą różnych kanałów uzyskiwanych przy pomocy wiercenia. Przejdźmy teraz do meritum. Otóż takie krzywe jak elipsa, parabola, hiperbola nazywane są krzywymi stożkowymi, ponieważ można je uzyskać w wyniku przekroju stożka płaszczyzny. Przy czym w zależności od tego, jakie jest nachylenie płaszczyzny do osi stożka w stosunku do kąta wierzchołkowego tego stożka, to możemy otrzymać różne krzywe. I tak, jeżeli ten kąt nachylenia jest większy od kąta wierzchołkowego, to będzie to elipsa. Jeżeli będzie równy, to będzie to parabola. Natomiast gdy będzie mniejszy ten kąt, no to otrzymamy hiperbolę. Najczęściej w tych naszych konstrukcjach będziemy się spotykać z elipsą. Konstrukcja elipsy może być wykonana na podstawie czterech punktów. A, B, C, D są to średnice sprzężone. Jak mamy takie cztery punkty, czyli mamy te średnice sprzężone, to możemy rozpocząć konstrukcyjne rysowanie elipsy. Obrysowujemy równoległo bokiem te średnice sprzężone. Przez punkt C prowadzimy prostą równoległą do średnicy sprzężonej AB i przez punkt D prowadzimy średnicę prostą równoległą do średnicy sprzężonej AB. I z kolei przez punkt A równoległą do średnicy CD i przez B równoległą do średnicy CD. Jak już mamy wyznaczony taki równoległobok, to dzielimy jedną połówkę średnicy sprzężonej na równą ilość części. Tu przyjąłem sobie, że będzie to 6 części. Również tą połówkę dzielimy na 6 części. To nie są równe co do długości, natomiast co do ilości, równa ilość części podzielona, podzielony odcinek OC i C do tutaj do roku. I teraz przez punkt A i 1 prostą i przez B i 1 prostą. I tak po kolei kolejne konstrukcje. Mamy wyznaczone punkty elipsy w jednej ćwiartce, ale elipsa jest obrazem okręgu, czyli oczywiście występuje pełna symetria, jeżeli chodzi o cięciwy, jak i o symetrię środkową. Czyli przenosimy punkt 4, tak, równolegle do CD, tam gdzie się przetnie z AB i taka sama odległość w kolejnej ćwiartce. Do kolejnej ćwiartki przez symetrię środkową mamy w kolejnej ćwiartce punkt. W następnej ćwiartce równolegle i taki sam, jak również mogliśmy wyznaczyć to przez symetrię środkową. Jak postąpimy tak ze wszystkimi punktami, to narysujemy elipsę. Oczywiście im więcej tych punktów, tym dokładniejsza będzie ta elipsa wykreślona na podstawie tych punktów. Myślę, że taka ilość punktów jest wystarczająca do tego, żeby dość precyzyjnie wykreślić kształt elipsy.
Problem natomiast występuje w AutoCADzie, dlatego że AutoCAD potrafi wykreślić elipsę, ale na podstawie głównych średnic sprzężonych, czyli takich, które przecinają się pod kątem prostym. Aby z jakichś dowolnych średnic sprzężonych, czyli takich, które się dzielą na połowę, uzyskać główne średnice sprzężone, czyli takie, które dzielą się na połowę, ale również przecinają się pod kątem prostym, musimy skorzystać z powinowactwa. Robimy to w następujący sposób. Na krótszej średnicy sprzężonej opieramy okrąg. W AutoCADzie jest to żaden problem. Rysujemy środek w punkcie przecięcia i koniec jako promień tego okręgu. Następnie kopiujemy ten okrąg tak, żeby kwadrant tego okręgu trafił w koniec tej dłuższej średnicy sprzężonej w punkt A. Następnie łączymy środki tych okręgów, wyznaczamy ze środka pod kątem prostym prostą, która nam wyznaczy środek okręgu łączącego środki naszych okręgów. Ten okrąg wyznaczy nam kierunek powinowactwa. Czyli teraz od środka do tej średnicy i do środka. I tam, gdzie nam się przetnie ta prosta z okręgiem, wystawiamy prostą równoległą do prostej łączącej środki. I tak samo z drugiej strony. Tak, z tego punktu i tutaj taka mała prosta. Jak już to żeśmy zrobili, to teraz zwróćmy uwagę, że uzyskaliśmy tu kąt oparty na średnicy okręgu, czyli tu mamy kąt prosty. I mając takie dane, koniec jednej półosi, środek i koniec drugiej półosi, możemy wskazać w AutoCADzie, jak ma narysować elipsę. W ten sposób uzyskaliśmy elipsę w AutoCADzie na podstawie średnic sprzężonych, dowolnych średnic sprzężonych. Przejdźmy teraz do znajdowania punktów na powierzchni obrotowej. Zaczniemy od najprostszej bryły, mianowicie od walca. Dwie tworzące, tu oczywiście są proste, poziomo rzutujące. T1 i T2. Prosta, pionowo rzutująca, no to na powierzchni bocznej walca będą to punkty P1, P2. Z prostą w położeniu ogólnym punkty znajdujemy 1 rzymskie, 2 rzymskie na rzutnie pi 1, odnosimy na rzutnie pi 2 i mamy w dwóch rzutach punkty przebicia prostej w położeniu ogólnym z walcem. W przypadku walca możemy jeszcze mówić o powierzchni stycznej do powierzchni bocznej walca, czyli takiej. Tu oczywiście będzie to prosta poziomo rzutująca ku, no, można też nazwać T od tangencjalnej od stycznej. Ta powierzchnia gamma będzie styczna. Podobną analizę przeprowadzimy dla stożka. Różnica polega tylko na tym, że w przypadku stożka średnica się zmienia wraz z wysokością. Dla walca było to, no, niezależnie od wysokości, ten sam okrąg. A tu będzie polegała różnica tylko na tym, że musimy znaleźć okrąg ten, czyli znaleźć promień z płaszczyzny, która zawiera prostą T. No i oczywiście punkty będą leżały na tym okręgu. Znaleźliśmy położenie punktów, punkty przebicia prostą pionowo rzutującą na powierzchni bocznej stożka. Dla prostej poziomo rzutującej wyobraźmy sobie tak, że prosta plus wierzchołek to jest jakaś płaszczyzna. Czyli możemy wyznaczyć tworzącą, wzdłuż której się ta płaszczyzna przecina ze stożkiem. W ten sposób znaleźliśmy punkt na okręgu podstawy, no i potrafiliśmy narysować tą tworzącą. W związku z tym znaleźliśmy w drugim rzucie tworzącą i tu, gdzie jest punkt
przecięcia prostej kół z tą tworzącą, mamy punkt przebicia. Troszeczkę inaczej trzeba podejść do prostej położeń ogólnych. Otóż również zakładamy, że wierzchołek W i prosta L to jest płaszczyzna. Żeby nam można było robić konstrukcję dalej, to wprowadźmy sobie prostą M, która przechodzi przez wierzchołek W i oczywiście przecina się z prostą L. I jeżeli znajdziemy ślad tej płaszczyzny, ślad poziomy tej płaszczyzny, to znajdziemy, gdzie przecina się ta płaszczyzna z okręgiem podstawy, czyli pokaże nam to punkty, z których wychodzą tworzące tego stożka, cięte przez tą płaszczyznę LM. Punkt 1 odnosimy na drugi rzut. Znajdujemy drugi rzut prostej M i szukamy śladu poziomego tej płaszczyzny. Czyli tam, gdzie się wtór przecina z X, mamy ślad, rzut, tak naprawdę tu jest rzut pionowy śladu poziomego, a tu mamy ślad, jak również rzut poziomy śladu poziomego. Analogicznie dla drugiej prostej, teraz jak połączymy ślad HL z HM, no to wyznaczyliśmy ślad płaszczyzny. W punktach przecięcia z okręgiem mamy miejsca, z których wychodzą tworzące, które ta płaszczyzna cięła stożek, powierzchnię własną stożka, no i tam, gdzie się punkty te tworzące przecięły z prostą L, no to mamy punkty 1 i 2. Odnosimy na drugi rzut i znaleźliśmy punkty na powierzchni bocznej stożka. Dla kuli praktycznie jest to samo, tylko że dla stożka kierunek zmian średnicy, kolejnych średnic był w jedną stronę, a tutaj mamy powyżej środka zmniejszające się średnice, a poniżej zmniejszające się również. Ale podejście jest takie samo, czyli dla prostej pionowo rzutującej. No, musimy znaleźć po prostu okrąg, w którym ta prosta leży. Okrąg wyznaczający tak naprawdę płaszczyznę. Czyli znajdujemy promień tego okręgu, rysujemy okrąg i tam, gdzie się przecinają z tym okręgiem, ta prosta się przecina, to mamy punkty przebicia. W przypadku kuli możemy również powiedzieć o płaszczyźnie stycznej do kuli w punkcie P. Jaka to będzie płaszczyzna? Oczywiście prostopadła do promienia. A jest to zagadnienie tak naprawdę, że ta prosta, ten promień, ma być prostopadły do płaszczyzny. Czyli jeżeli tą płaszczyznę narysujemy za pomocą prostych poziomej i czołowej, ale tak ustawione, że będzie ona prostopadła do promienia, tu dla rozróżnienia, ponieważ używałem punktu P, wprowadziłem pojęcie prostej warstwowej. Niektórzy autorzy zamiennie stosują pojęcie prosta pozioma, prosta warstwowa. No, mamy narysowaną płaszczyznę styczną do kuli. W przypadku prostej w położeniu ogólnym musimy zrobić jeszcze jedną konstrukcję. Mianowicie musimy znaleźć okrąg, w którym leży ta prosta. Czyli jeżeli wprowadziliśmy sobie taką płaszczyznę poziomo rzutującą, no to ona wykroiła z tej kuli okrąg, w którym leży ta prosta. I jak teraz robimy sobie czy transformację, czy kład prostej i tego okręgu, no to wyznaczyliśmy punkty przebicia prostej z kulą. Musimy wrócić oczywiście na rzutnie P1 i P2 z tymi punktami i w ten sposób mamy punkty przebicia kuli prostą w położeniu ogólnym. Kolejne zagadnienie to jest przekrój kuli i stożka płaszczyzną w położeniu rzutującym. Oczywiście pojęcia przekroju walca taką płaszczyzną nie ma sensu analizować, dlatego że tam będzie na pewno okrąg. Jakbyśmy nie przecięli, to patrząc na rzut poziomy takiego walca, będziemy widzieli okrąg. W przypadku kuli zaczynamy od narysowania średnic sprzężonych. I w przypadku płaszczyzny pionowo-rzutującej to będą to główne średnice sprzężone, czyli takie przecinające się pod kątem prostym.
Czyli tak, dłuższa średnica to jest AB. W środku leży CD. I proszę zwrócić uwagę, że okrąg tu narysowany, tak, gdzie leżą punkty A i B, to na rzutni poziomej jest średnicą. Czyli punkty A i B przenosimy na średnicę. Natomiast CD, no, CD jest po prostu prostą pionowo rzutującą. O czym żeśmy przed chwileczką mówili, jak wyznaczyć punkty leżące na kuli. Trzeba znaleźć średnicę okręgu, w której leży ta prosta CD, narysować tą średnicę tu na rzutni pi1 i w ten sposób znaleźliśmy punkty CD. W przypadku kuli mamy jeszcze dwa właściwie punkty pewne, to znaczy z kolei ta średnica w tym rzucie na rzutni pi2 to na rzutni pi1 jest okręgiem, czyli jest to największy okrąg. W związku z tym elipsa, jeżeli patrzymy z góry, od góry do średnicy jest widoczna, a poniżej średnicy jest niewidoczna. Czyli są to punkty zmiany widoczności. No i oczywiście elipsa musi być styczna do tego okręgu w tych punktach. Przenosimy punkty 1 i 2 na dolny rzut, na pi1 i w ten sposób na podstawie 6 punktów możemy wyznaczyć, jak wygląda ta elipsa. Oczywiście konstrukcyjnie też można tutaj wykonać konstrukcję, ale minimum to trzeba znaleźć, to te 6 punktów. Dla stożka postępujemy analogicznie, czyli wyznaczamy dłuższą średnicę sprzężoną, w środku to jest krótsza średnica sprzężona, ta prostopadła, czyli tutaj jest prosta pionowo rzutująca. I ponownie, te dwie tworzące stożka tu są średnicą. A gdzie leżą punkty C i D? No oczywiście na okręgu, który tutaj znajdziemy, promień. Czyli rysujemy promień AB na tej średnicy, a CD na tym okręgu. W przypadku stożka, patrząc z góry, oczywiście nie ma mowy o zmianie widoczności, czyli więcej punktów już nie wyznaczymy i to będzie koniec zadania. Dziękuję za uwagę.